Cześć, witam Was bardzo serdecznie w takim trochę innym filmie niż zazwyczaj. Trochę w innym nastroju niż zwykle, bo chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć o pewnej książce, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie i uważam, że warto o tej książce powiedzieć. Chciałabym też, żebyście ją poznali po prostu, może chociaż przyda się jednej osobie, może ktoś jest zainteresowany tematem. To jest książka Magister Kowalski. Blog. Historia przerwanej miłości. Tomek Kowalski i Agnieszka Korpal. I tak. Mówię o tej książce dlatego, że zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Ona też trafiła do mnie w takim momencie w moim życiu, kiedy ja sama potrzebowałam chyba zmiany, potrzebowałam otworzyć się pewnie na inne rzeczy, trochę poszerzyć swoje horyzonty, trochę znaleźć swoją drogę. No to nie był dla mnie dobry czas i próbowałam chyba po prostu poznać coś innego, zobaczyć. Nie wiem sama. I tak po prostu trafiła do mnie ta książka przypadkiem zupełnie. Przeczytałam jakoś gdzieś jej recenzję i uznałam, że warto przeczytać. Mimo tego, że temat gór, alpinizmu i czegokolwiek nie, to nie jest mój temat. Nie znam się na tym, mimo tego, że wiecie, bardzo chętnie bym weszła na, nie wiem, na Everest, ale po tym jak przeczytałam, jaka to jest wyprawa, to pewnie to się nigdy nie wydarzy. Chociaż nigdy nie można mówić nigdy, ale gdyby się spełniło, to naprawdę byłabym mega szczęśliwa, ale wiecie, skoro nic nie robię w tym kierunku, no to chyba nie, ale liczę się z tym. Dobrze, przeczytam Wam tutaj opis pewien, bo myślę, że to jest bardzo dobry wstęp do opowiadania o tej książce. Tomek Kowalski, podróżnik, alpinista, ultramaratończyk, którego największą pasją były góry. Zdobywca 6 z 9 szczytów Korony Ziemi. Mont Blanc, Elbrusa, Kilimandżaro, Aconcagua i Góry Kościuszki Denali. Wspinał się w skałach Jury Krakowsko-Częstochowskiej, w Sokolikach, w Tatrach latem i zimą, w Alpach, Andach, Górach Alaski, Kanady, Afryki, w Kaukazie, Tienszani oraz Pamirze. Był pierwszym Polakiem, który wspiął się samotnie podczas jednej wyprawy na 3 najwyższe szczyty Ameryki Południowej, Aconcagua, Hoyos del Salado, Monte Pisis. Przeszedł 100-kilometrowy trawers masywu Denali, najwyższego szczytu Ameryki Północnej. W rekordowym czasie 28 dni zdobył 4 siedmiotysięczniki byłego ZSRR, zaliczane do Śnieżnej Pantery. Za ten wyczyn otrzymał wyróżnienie na festiwalu Kolosy w 2012 roku. Kochał podróżować. Odwiedził kilkadziesiąt krajów na 6 kontynentach. W roku 2009 wyjechał w półtoraroczną podróż dookoła świata, podczas której na bieżąco prowadził blog stanowiący podstawę niniejszej książki. Był sportowcem wszechstronnym. Startował w maratonach górskich, ultramaratonach, rajdach przygodowych na całym świecie. W 2012 roku założył hostel Pokoloko w Poznaniu. Był jednym z członków narodowej wyprawy na niezdobyty dotąd zimą Broad Peak w Karakorum. Polscy wspinacze przez 2 miesiące walczyli z górą, próbując stanąć na jej szczycie jako pierwsi w historii himalaizmu w trudnych warunkach zimowych. 6 marca 2013 roku, po zdobyciu szczytu w trakcie drogi powrotnej, Tomek z Maćkiem Berbeką nie powrócili do bazy, zostali w górach na zawsze. Tomek został odnaleziony i pochowany na grani poniżej Rocky Summit 15 lipca 2013 roku przez Jacka Berbeka i Jacka Jawienia. I Agnieszka Korpal, rowerzystka, biegaczka, triatlonistka. Sport pasjonował ją od najmłodszych lat. Jako 15-latka zaczęła trenować triatlon. 4 lata później wystartowała w pierwszym rajdzie przygodowym. Do tej pory wzięła udział w kilkudziesięciu zawodach trwających dłużej niż 20 godzin. Zdobyła rowerową koronę Gór Polski jako pierwsza osoba w Polsce, przejeżdżając samotnie 1750 km w 15 dni i 15 godzin. Rok później zaliczyła koronę Gór Polski, biegając na wszystkie 28 szczytów w 89 godzin. Na swoim koncie ma kilka kultowych górskich biegów, bieg Rzeźnika, bieg Siedmiu Dolin i inne tutaj są wymienione. Zawody są tylko częścią jej górskiego biegania, mobilizują ją wyzwania. Przebywanie i trenowanie w górach bez numerów startowych i ścigających się zawodników. Obiegła dookoła Matterhorn, zaliczając ponad 160 km alpejskich szlaków. Zmierzyła się z rekordem biegowym najtrudniejszego szlaku górskiego w Europie, GR20. I jest organizatorką zimowego ultramaratonu karkonoskiego imienia Tomka Kowalskiego. I tak jak już przeczytałam, możecie się domyślać, książka jest tak oparta w większości na właśnie blogu Tomka, który prowadził. Prowadził przez większość swojego czasu właśnie, kiedy wyruszał. I powiem Wam od razu, że ja uważam, że to jest najpiękniejsza książka o miłości, jaką przeczytałam. Mimo tego, że wiecie, znam inne książki, ta książka, tą książkę napisało życie. I ciężko mi jest teraz, wiecie, tak opowiedzieć po prostu i chciałam, żebyście zrozumieli to, co ja poczułam, kiedy doczytałam. Bo kiedy ja przeczytałam tę książkę, i takie, wiecie, fragmenty nawet, czy coś, to z tej książki bije jakby taka wielka miłość tych dwojga ludzi do siebie i to jest niesamowite, że oni mimo wszystko spotkali się i spędzili ze sobą kawałek życia, mały bo mały, ale mimo wszystko oni tak jakby po prostu pasowali do siebie. To by,
to były osoby, które no, uzupełniały się jakby w 100%, kochały się i w ogóle, ja wiem, że może wiecie, takie historie, no takich historii jest dużo, że tam ludzie się spotykają, kochają i w ogóle, ale mi chodzi o to, że oni znaleźli się i dzielili te same pasje, potrafili odnaleźć się jakby w tym samym życiu, jakby żyjąc w taki dosyć niestandardowy sposób, dlatego że jeżeli to wygląda tak, że wiecie, jesteśmy w jednym miejscu i cały czas planujemy kolejne wyprawy na przykład, albo dostosowujemy po prostu swoje życie pod nie, to to pewnie jest trochę męczące, ponieważ ta dwójka tak idealnie się zgrywała. I jednak, no, jakby z tych opisów czuć, że jednak oni się bardzo kochali i że naprawdę do siebie pasowali i że w ogóle Tomek to był niesamowity człowiek, to był człowiek, który był takim optymistą, który miał bardzo dużo takiej pozytywnej energii, który potrafił motywować ludzi do działania, który potrafił dużo z siebie dać, nawet ja kiedy przeczytałam tę książkę, nie znałam tego człowieka, ale mam wrażenie, że przez te kilka miesięcy, kiedy ją czytałam, wracałam do niej, to tak jakby... Tak jakbym go znała, tak jakby on też wniósł coś w moje życie, jakby wniósł taką energię i chęć do poznawania siebie i do realizowania swoich marzeń i do tego, żeby próbować różnych rzeczy, żeby planować różne rzeczy, żeby się nie poddawać i żeby przekraczać kolejne swoje granice. To jest coś niesamowitego i tak jak powiedziałam, ja nie mam z górami zbyt dużo wspólnego, ale oni tutaj, wiecie, biegają, jeżdżą na rowerze, biorą udział w maratonach, w jakichś rajdach, we wszystkim, w czym można. I dla mnie to jest fascynujące, że są tacy ludzie, którzy naprawdę są w stanie poświęcić naprawdę wiele po to, żeby jeździć po świecie i a to wziąć udział w maratonie, a to gdzieś pobiec, a to zdobyć jakieś szczyty. I są w stanie właśnie pod to podporządkować swoje życie i to jest naprawdę niesamowite, że są tacy ludzie. Ja wiem, że takich ludzi pewnie jest dużo, a ta książka jeszcze o tyle jest dla mnie ważna, że właśnie trafiła do mnie w takim momencie życia, kiedy ja chyba po prostu potrzebowałam czegoś takiego. I chciałam... Może tylko trochę poczytałam, wiecie, o takich wyprawach i o takich rzeczach, ale myślę, że to jest i tak mega inspirujące i mega motywujące do działania, do robienia różnych rzeczy, do nie bania się, ryzykować. I tak naprawdę myśleć, o czym się chce, tak myśleć o tym, czego tak naprawdę się chce. No a oprócz tego właśnie tutaj mamy historię, uważam, pięknej miłości. To jest najpiękniejsza książka o miłości, dlatego że oni tutaj po prostu wspólnie realizowali swoje pasje. Widać, że oni tam byli razem po prostu. I tutaj też niestety są takie, wiecie, smutne momenty, kiedy ja na początku książki, też już kiedy zaczęłam ją czytać, weszłam w ten tryb właśnie, czytania tej książki. I jakby byłam zafascynowana tymi wszystkimi miejscami, które on zwiedza. Tutaj mamy też bardzo dużo zdjęć właśnie z wyprawy do Tajlandii na przykład. Takie piękne zdjęcie, albo zdjęcie właśnie gór, które zdobywa, szczytów, po prostu coś niesamowitego. Naprawdę, jak ja to widziałam, to aż mu zazdrościłam, że można takie piękne rzeczy, wiecie, zobaczyć na żywo i przeżyć to samemu. To jest naprawdę coś niesamowitego. Jak takie szczyty wyglądają, naprawdę, coś niesamowitego. I tutaj też wypowiadają się jego znajomi na przykład, którzy sami też mówią, jakim on był człowiekiem i ile on im dał, ile on wniósł radości w ich życie, jak to w ogóle wyglądało, jaki to był człowiek otwarty po prostu na ludzi, na życie, na przygody, na wszystko. Po prostu coś niesamowitego i warto mieć takich ludzi w swoim otoczeniu, bo to jest zawsze bardzo motywujące. Tutaj są też takie fragmenty już pod koniec książki, kiedy sama Agnieszka opisuje ten moment i w zasadzie co było potem, kiedy ludzie na przykład jej pytali, czy ona nie chciała mu zabronić, wiecie, wspinaczki na Broad Peak, dlatego że to było też jego wielkie marzenie, ale może mógł trochę poczekać, może to nie był ten moment jeszcze dla niego. I ona mówi, że oczywiście, że się bała, ale nie mogła mu zabronić, bo za to takiego go kochała, takim był. I nie mogą zabronić jakby bycia tym, kim jest, bo właśnie takiego go pokochała i on taki był, więc to też był taki właśnie fajny związek, gdzie oni oboje robili różne rzeczy, czasami niebezpieczne, czasami wymagające naprawdę, wiecie, dużo zdrowia, wysiłku i determinacji i wszystkiego, a mimo wszystko, wiecie, wspierali się w tym, nie wszystko robili razem, ale niczego sobie nie zabraniali. I ona tutaj właśnie też mówi, też opisuje pokrótce jakby, jak trudno jej było później. I ja się domyślam, że było jej bardzo trudno, dlatego że, no wiecie, nagle traci się po prostu kogoś, z kim planowało się resztę swojego życia, kto obiecywał i przysięgał, że nigdy nas nie zostawi. I no i wiecie, nagle dzieje się coś takiego, więc ona też pisze, jak było jej trudno, jak na przykład,
jaki ona miała potem też stosunek do sportu, że nie wsiadała na rower, że nic nie robiła. I ludzie się jej pytali, że dlaczego już nie jeździ. Ona mówiła, nie, jeżdżę, ale teraz nie jeżdżę. I to są takie momenty bardzo prawdziwe. I ona też pisze właśnie o tym, jak trudno jej było też cieszyć się, że ona wewnętrznie chciała, że miała coś takiego, że chciałaby jeszcze zrobić to, wziąć udział w takim maratonie albo w czymś, co planowała wcześniej i nie miała na to siły po prostu, że bardzo tego chciała tak wewnętrznie, ale fizycznie nie miała na to siły i nie miała na to ochoty i dużą część czasu też przeleżała po prostu i bardzo dużo płakała i no taka, wiecie, prawdziwa historia, ale mimo wszystko, jakby historia jest bardzo smutna, ale mimo wszystko jakby na pierwszy plan wychodzi to jakby, jaki ten człowiek był, jaki był Tomek, że to była osoba bardzo taka, bardzo radosna, zadowolona z siebie, jakby przekraczająca swoje granice i dająca właśnie motywację też innym, żeby robili to samo, że można przekraczać swoje granice, po prostu poszerzać swoje horyzonty, zaplanować sobie coś i po prostu dążyć do tego, żeby to zdobyć. I to był człowiek po prostu niesamowity, mam wrażenie. Miał w sobie tyle energii, takiej pozytywnej i takiego przesłania do ludzi po prostu, żeby robili to, co chcą i nie poddawali się, i wiecie. Dla mnie to jest naprawdę fascynujące. Fascynujące, że można tak żyć, że można wyruszyć po prostu w podróż i właśnie, tak jak mówiłam, no, robić różne rzeczy, a to biegać, a to wiecie, pływać, a to jeździć na rowerze, a to jeszcze coś i robić to naprawdę w różnych miejscach na świecie, a to tam, gdzie jest gorąco, a to w górach, no po prostu wszędzie. Coś niesamowitego, dlatego ja Wam bardzo serdecznie polecam tę książkę. Ja wiem, że ten film był trochę chaotyczny, ale nie będę Wam opowiadała książki, dlatego że no nie będę Wam też po kolei opowiadała, gdzie on był i co robił, bo to trzeba przeczytać. To jest taki proces, mam wrażenie, że właśnie czytamy tę książkę i poznajemy tego człowieka i też do nas trochę przychodzi tej pozytywnej energii i tego takiego pozytywnego myślenia trochę, mam wrażenie, mimo wszystko. Mimo tego, że to strasznie smutna historia. I no. I tak sobie pomyślałam, wiecie co, jak to przeczytałam, że kurczę, spełnił swoje marzenie, wszedł na ten szczyt niezdobyty do tej pory zimą. No i się nie udało. I w sumie dlaczego? Ten człowiek powinien po prostu dalej żyć. Powinien dalej robić to wszystko. Wiecie, jest tyle ludzi, którzy nie robią nic na przykład, którzy spędzają życie, nie wiem, na kanapie przed telewizorem. A tacy ludzie odchodzą, także to jest naprawdę bardzo przykre. Ale tak, kończę już swoje opowieści. Jeżeli kogoś zainteresowałam, jeżeli ktoś czytał tę książkę, albo jeżeli ktoś sięgnie po tę książkę, to dajcie mi proszę znać. Ja, dla mnie ta książka jest naprawdę o tyle ważna, że ja mam do niej taki sentyment. I na pewno będzie to książka, o której będę pamiętała zawsze, myślę. Dlatego, że właśnie, tak jak Wam mówiłam, no, ona też mi dużo dała. I to był moment w moim życiu, kiedy w ogóle nie spodziewałam się, że sięgnę po tego rodzaju książki, że w ogóle jakieś wyprawy w ogóle mnie nie interesowały. A to się zmieniło bardzo. Także polecam Wam, naprawdę. Polecam tak chociaż, żeby wiedzieć, żeby poznać i zobaczyć, jak ludzie potrafią żyć, ile mają w sobie energii, ile mają determinacji. Także dobrze. Dziękujemy bardzo za oglądanie. Jeżeli czytałyście czy coś, to dajcie mi znać, proszę. I ja Wam dziękuję i zapraszam Was do kolejnych filmów. Pa!